Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Oficerowie z Częstochowy, skupieni na zwalczaniu przemytu substancji zakazanych oraz przestępczości wśród grup pseudokibicowskich, każdego dnia działają, aby zapobiec przedostawaniu się nielegalnych środków na ulice miasta. W ramach swoich obowiązków intensywnie zbierają i przetwarzają informacje, które mogą przyczynić się do wykrycia, rozwiązania i eliminacji przestępczości w tych środowiskach. Ostatnio, pod koniec tygodnia, śledczy odkryli działalność 28-letniego mężczyzny powiązanego z pseudokibicami jednego z klubów piłkarskich na terenie Śląska, który magazynował znaczące ilości zakazanych substancji w swoim domu oraz pomieszczeniach użytkowych. W trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 4 kg różnych rodzajów nielegalnych środków o wartości czarnorynkowej przekraczającej 200 tysięcy złotych. Zatrzymany 28-latek został postawiony przed zarzutem posiadania i przechowywania znacznej ilości nielegalnych substancji, co skutkowało jego tymczasowym aresztowaniem na okres 3 miesięcy. Ponadto śledczy na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli od podejrzanego kilka tysięcy złotych. W chłodny poranek, gdy temperatura na zewnątrz była wyraźnie niska, uwagę patroli drogowej przyciągnęło dostawcze Iveco, które mimo niekorzystnych warunków pogodowych miało lekko uchylone szyby. Ta niecodzienna decyzja o wietrzeniu kabiny w czasie jazdy wydała się policjantom nietypowa i wzbudziła ich podejrzenia. Doświadczenie zawodowe podpowiadało im, że może to być próba rozproszenia zapachu alkoholu, co sugerowałoby, że kierowca może być pod wpływem substancji odurzających. Gdy funkcjonariusze zdecydowali się na kontrolę pojazdu, szybko odkryli, że ich intuicja ich nie zawiodła. Kierowca, 48-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, wydawał się być nietrzeźwy. Potwierdzenie przyszło w postaci testu alkomatem, który wykazał obecność blisko prawie promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna próbował usprawiedliwić się, że wieczorem wypił jedynie 3 piwa i nie widział przeciwwskazań, by rano wsiąść za kółko i udać się do pracy. Taka decyzja stała w jawnej sprzeczności z obowiązującym prawem oraz zdrowym rozsądkiem. Sytuacja przybrała jeszcze poważniejszy obrót, gdy 48-latek, zdając sobie sprawę z powagi zaistniałej sytuacji, postanowił zaoferować policjantom łapówkę w wysokości 2000 zł dla każdego z nich, w nadziei na uniknięcie odpowiedzialności. Ta desperacka próba korupcji spotkała się jednak z natychmiastową i stanowczą reakcją funkcjonariuszy, którzy bez wahania odrzucili propozycję i zatrzymali mężczyznę. Znaleziona przy nim znaczna suma pieniędzy tylko potwierdziła gotowość do przekupstwa, co jeszcze bardziej skomplikowało jego sytuację. Teraz, oprócz zarzutów dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, mężczyzna musi również zmierzyć się z konsekwencjami próby korupcji funkcjonariuszy publicznych. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do sądu, który zadecyduje o wysokości kary dla nietrzeźwego kierowcy. W obliczu powagi zarzutów, 48-latek może stanąć przed perspektywą nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Trzeba będzie poprosić szefa, żeby pana przerzucił na inne stanowisko, bo pokierować to pan sobie już nie poprowadzi więcej. No, to nie ja, przecież wlewałem panu alkohol. No jedzie pan pijany, to jest promil prawie. No to jest prawie promil, proszę pana, to nie jest jakieś tam malutko na granicy, tylko to jest naprawdę srogo poza... No rozumiem, aczkolwiek no nie może pan kierować. Co, po 2000 nam pan proponuje? Czy pan mnie zaproponował łapówkę teraz? Wow. I pan o tym to wszystko nagrywa się? Daj pan sobie z tego sprawę. Jest włączone. W niewielkiej miejscowości Sirie, położonej w północnych Włoszech, 84-letni emeryt stał się głównym bohaterem skandalu, który wstrząsnął lokalną społecznością. Mężczyzna ten przez ponad 3 dekady prowadził podstępną grę, udając niewidomego i nielegalnie pobierając zasiłki inwalidzkie.
Jego działania nie tylko naruszyły zaufanie społeczne, ale również spowodowały znaczące straty finansowe dla państwa. W związku z tym prokuratura w Ivrej wszczęła przeciwko niemu śledztwo, które odsłoniło zaskakujące fakty. Początkowo mężczyzna został zarejestrowany jako osoba częściowo niewidoma. Jednak w 2020 roku, po kolejnej wizycie u specjalistów, jego stan został sklasyfikowany jako całkowita ślepota. To właśnie wtedy, dzięki zeznaniom świadków i pracowników opieki społecznej, zaczęły pojawiać się pierwsze wątpliwości co do prawdziwości jego schorzenia. Karabinierzy, którzy podjęli się sprawdzenia tych doniesień, szybko odkryli dowody obalające twierdzenia emeryta. Ich obserwacje, trwające kilka miesięcy, ujawniły, że 84-latek bez problemu poruszał się po mieście, korzystał z bankomatu i czytał nekrologii, co byłoby niemożliwe dla osoby pozbawionej wzroku. Ta bezprecedensowa działalność doprowadziła do postawienia mężczyźnie zarzutów oszustwa, a w konsekwencji, decyzją sądu, jego majątek został tymczasowo zajęty. Środki te mają posłużyć jako zabezpieczenie na poczet odszkodowania, które emeryt będzie musiał wypłacić państwu za nielegalnie pobrane świadczenia. Śledztwo nie ograniczyło się jedynie do 84-latka. Objęło także dwóch lekarzy, którzy potwierdzili jego rzekomą całkowitą niewidomość. Ich rola w tej sprawie jest obecnie przedmiotem dokładnego dochodzenia, mającego na celu ustalenie, czy działali w zmowie z oskarżonym, czy też sami zostali wprowadzeni w błąd. Ta historia, choć nie jedyna w swoim rodzaju, ponownie rzuciła światło na problem nadużyć w systemie świadczeń społecznych. Podobne przypadki w przeszłości, w tym historia 83-latka z Syrii, który podawał się za niewidomego, a następnie został przyłapany na prowadzeniu samochodu, podkreślają potrzebę bardziej rygorystycznych procedur weryfikacyjnych i ścisłej kontroli nad przyznawaniem zasiłków. Włoska opinia publiczna z niecierpliwością oczekuje na dalszy rozwój wydarzeń i możliwe konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych w tę aferę. W Medyce na Podkarpaciu, gdzie rolnicy zorganizowali legalną blokadę drogi do granicy w proteście przeciwko importowi ukraińskiego zboża, doszło do nieoczekiwanego zdarzenia. Zakonnica, która próbowała wykorzystać swój autorytet do przyspieszenia przejazdu dwóch ciężarówek podających się za transporty z pomocą humanitarną, nieoczekiwanie stanęła w obliczu komplikacji. Mimo zapewnień, że pojazdy przewożą dary z Caritasu, protestujący rolnicy postanowili sprawdzić zawartość naczep, co doprowadziło do niezręcznej sytuacji. Po odsłonięciu plandeki okazało się, że tylko część ładunku stanowiły koc i odzież umieszczone przy tylnych wrotach ciężarówek, zaś większa część przestrzeni była zajęta przez skrzynki z Niemiec, zawierające kable i części samochodowe. Rolnicy, czując się oszukani przez próbę przemytu towarów pod pozorem pomocy humanitarnej, wyrazili swoje oburzenie i nie zezwolili na dalszą podróż ciężarówek, kierując je na koniec kolejki. Zakonnica, znaleziona w centrum tego zamieszania, wyraziła swoje zdumienie i poczucie bycia oszukaną, twierdząc, że nie miała wiedzy o prawdziwej naturze ładunku. Po krótkiej wymianie zdań z rolnikami, szybko opuściła miejsce zdarzenia, kierując się w stronę Przemyśla. We Wrocławiu doszło do intensywnych protestów rolników, które skupiły się na wyrażeniu sprzeciwu przeciwko polityce Zielonego Ładu i wpływowi nieuregulowanego importu z Ukrainy na lokalny rynek. Protest rozpoczął się już 9 lutego, a 15 lutego demonstracja przeniosła się do serca miasta, przed siedziby ważnych instytucji unijnych oraz lokalnych władz, takich jak Parlament Europejski, Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Zgromadzenie rolników zaczęło przybierać na sile, gdy setki ciągników zjechały do centrum, powodując znaczne utrudnienia w ruchu drogowym. Szczególnie dotkliwe były one w okolicy Placu Społecznego, gdzie zgromadziło się ponad 300 ciągników, oraz na ulicy Widok, która została zablokowana przez demonstrantów. W odpowiedzi na te zdarzenia, urzędnicy miasta zdecydowali o tymczasowym zamknięciu ulicy Widok oraz wprowadzeniu zmian w trasach autobusów i tramwajów, by minimalizować zakłócenia w komunikacji miejskiej. Protest nabierał na intensywności, gdy rolnicy, wyrażając swój sprzeciw, użyli petard i rac, co spowodowało konieczność interwencji policji. Zdarzenie to zostało nagłośnione przez Radio Z, które opublikowało nagranie pokazujące rolników niosących trumnę owiniętą polską flagą, symbolizującą ich walkę i niezadowolenie. Demonstranci, nie ograniczając się do pokojowych form protestu, rzucali jajka w kierunku drzwi budynków, przy których protestowali,
co dodatkowo eskalowało napięcie. W obliczu rosnących emocji i potencjalnego zagrożenia dla porządku publicznego, organizator zgromadzenia podjął decyzję o jego rozwiązaniu. Mimo to, część protestujących kontynuowała marsz w kierunku Urzędu Wojewódzkiego, dając wyraz swojej determinacji w walce o prawa i interesy rolniczej społeczności. Po kilku minutach od jego rozpoczęcia, organizator zgromadzenia podjął decyzję, do której ma pełne prawo, o jego rozwiązaniu. Przez megafon ogłosił to uczestnikom protestu. Wcześniej udało mu się odczytać postulaty i złożyć je przedstawicielowi Komisji Europejskiej, który wyszedł do zgromadzonych, powiedział Arkadiusz Filipowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Po godzinie 14:00 większość rolników, którzy brali udział w proteście, opuściła centrum Wrocławia. Poinformowano również o zakończeniu blokady przy Alei Jana III Sobieskiego, która trwała od piątku, 9 lutego. Utrudnienia w mieście mogą jeszcze potrwać. Według informacji przekazanych przez Urząd Miejski Wrocławia, w czwartkowym zgromadzeniu wzięło udział około 2000 osób. Celem zgromadzenia był sprzeciw wobec Zielonego Ładu i ograniczeniom w handlu zwierzętami. Rolnicy domagali się również ograniczeń w handlu z Ukrainą. Od około 14:00 rolnicy zaczęli rozjeżdżać się i wyjeżdżać z Wrocławia w różnych kierunkach. W związku z tym należy się liczyć jeszcze z tymczasowymi utrudnieniami i możliwymi opóźnieniami w komunikacji miejskiej. Organizatorzy zakończyli też dzisiaj zgromadzenie na Alei Sobieskiego, co oznacza, że rolnicy nie planują już tam protestować. Jezdnia w obu kierunkach jest przejezdna, poinformowała Monika Dubek z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od 2021 roku funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa związanego z zakupem rękawiczek nitrylowych, które przyniosło straty dwóm zagranicznym przedsiębiorstwom z Włoch i Londynu na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych. W ramach skomplikowanego śledztwa policjanci zgromadzili dowody prowadzące do zidentyfikowania sprawcy i odkrycia mechanizmu jego działania. Oszust, 47-letni mieszkaniec powiatu myślenickiego i działający w imieniu niewypłacalnej spółki z Warszawy, w czasie pandemii złożył zamówienie na duże ilości rękawiczek nitrylowych od wspomnianych kontrahentów. Po wpłaceniu zaliczki pierwsza partia towaru została dostarczona, lecz oszust nie dokonał pełnej zapłaty, co uniemożliwiło jej rozładunek. Następnie przedstawił sfałszowane potwierdzenie przelewu, co spowodowało rozładunek towaru. Gdy sprzedający zorientowali się, że płatność nie została zrealizowana, zażądali zwrotu towaru, który jednak został nielegalnie przetransportowany i ukryty. Po odkryciu oszustwa sprawca zaczął unikać organów ścigania, co skutkowało wydaniem za nim listu gończego. W trakcie śledztwa, we współpracy z włoskimi władzami, udało się odzyskać część skradzionego towaru. W 2023 roku, po długich poszukiwaniach, oszust został zatrzymany w Polsce, gdzie od razu trafił do aresztu za inne przestępstwa, z uwagi na swoją przeszłość kryminalną. Podejrzany usłyszał zarzuty spowodowania znacznych strat finansowych dla zagranicznych spółek przez wprowadzenie ich w błąd i użycie sfałszowanego potwierdzenia przelewu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia został już skierowany do sądu z wnioskiem o surową karę pozbawienia wolności. W godzinach nocnych, około 2:00, dyżurny komisariatu w Łomiankach otrzymał alarmujące zgłoszenie dotyczące agresywnego zachowania mężczyzny w jednym z lokalnych hosteli. Z relacji zgłaszających wynikało, że doszło do ataku nożem na 3-osobową rodzinę. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano patrol z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którego zadaniem było ustalenie faktów i podjęcie odpowiednich działań. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze szybko zorientowali się w sytuacji. Napastnik, wyłamując drzwi, wtargnął do pokoju zajmowanego przez ofiary i z nożem w ręku przystąpił do ataku. Odwaga i zdecydowane działania członków rodziny pozwoliły na uniknięcie tragedii. Napastnik został obezwładniony. W wyniku ataku matka i syn doznali ran kłutych i zostali niezwłocznie przewiezieni do szpitala, gdzie otrzymali konieczną pomoc medyczną. 35-letni agresor został zatrzymany przez policję i osadzony w areszcie. Okazało się, że był on już wcześniej poszukiwany przez prokuraturę.
Działania policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej dla Warszawy-Żoliborza doprowadziły do zgromadzenia obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów naruszenia miru domowego oraz usiłowania zabójstwa. Ponadto oskarżony odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzonych, w tym i duszenie ojca. Wobec sprawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa nadal jest prowadzona pod dokładnym nadzorem prokuratury rejonowej, co zapewnia rzetelność i skrupulatność w dalszym toku postępowania. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.